No i trzy gangusy stoją, żeby nie było potem, że nie ma trzech gangusów, tylko robimy was w ciula albo coś. Więc trzy gangusy są, jak widać. Który jest kogo? Możecie teraz pisać w komentarzu. Pierwszy, drugi, trzeci. Najtrudniej będą mieli rozpoznać mój i ten Kuby. Chociaż nie, no dobra. Ale no teraz to rozpoznają, znaczy, na pewno. No w sumie może... Siemaneczko. Jak widać, drugi gangus jest na warsztacie. Oczywiście teraz tutaj widzę szkolenie przeprowadzane przez Piotr... No nie. Profesjonalistę serwisu. Nie no, przez Pitbike Ridera przekazuję tu koledze co, jak podstawy, jak wyregulować zawory i tego typu sprawy. Widać, że osłonka jest założona. No, widać, że coś tam wyłapuje. Coś tam ochrania. Ja teraz sobie myślę zrobić drugą osłonkę, tylko tym razem, uwaga, z czego? Te zawory. Z butelki. Jak widzieliście kątem oka, mamy tutaj oponę wymienioną u Pitbike Ridera. To jest jego stara, niestety uszkodzona. W co Pitbike Rider zainwestował? Tutaj oczywiście z zakładania i takie typu sprawy, to tylko będą takie, będziemy tak mówić, poglądowo. Więcej a propos tego będzie u samego Pitbike Ridera na kanale, więc możecie wbić. Chyba nie. Jaka szerokość opony? Zaraz znajdziemy tu oznaczenia. O, to mi się podoba. O, to. 90 na 114. Zarąbista, fajna, szeroka. Przyłożymy jedno do drugiego. Tak to wygląda. No widać, że jest szersza, no. Ewidentnie. No, szersza. A po oznaczeniach ta to jest 90. Przestrzeń między kostkami. No tu jest na dwa palce, takie luźne, tu jest na półtora. Powinno lepiej odrzucać błoto. Wzór bieżnika jest bardzo, ale to bardzo podobny. Różni się tylko tą kostką, tutaj tą boczną, to jest bardziej u góry. A tak to bieżnika wzór jest podobny. No i oczywiście tylko kostkami na środku. Ja tu jeszcze mogę dodać, że klameczkę sobie dorobiłem ze skutera. Była uszkodzona, uciąłem ją do połowy, bo tak na jeden palec hamuje, więc mniejsza szansa, że się uszkodzi drugi raz. Ale działa. No ważne, że działa. Jest. Jak tam z ustawianiem i ustawianiem zaworu? Zawory ustawione. Zaraz będziemy zakręcać. Ale to widzę, że zainwestowane też jest we filterek paliwa. No, jest, kurde. Ale jakie paliwo? A to jest białe. Białe paliwo. To jest chyba lotnicze. Lotnicze. No. Przepier. I ten, i tak, zakręcamy to i sprawdzimy kolor świecy, czy trzeba wyregulować gaśnik, czy nie. No, to będzie widać. No. Czy jest czorno, czy nie czorno. No. Masz jakiś klucz do tych? No, miałem gdzieś 16. O, jest. Jest, ale. O, tak mnie odkręcę, nie ma szans. A czekaj, miałem jeszcze gdzieś drugą. Na pompce. Gdzie jest pompka? Tu jest. O, na pompce jest. Kuźwa, ty, a dobra, nawet nie będę odkręcał. Panie. Co ty pierdzielisz? No po co? Jak mi tylko wejdzie? Jak mi tylko. Ej, czyli będziemy pompować i odkręcać. Patrz, jednocześnie. Jaki lewarek. Ej, czekaj, to muszę cofnąć, żeby była miniaturka fajna. Jak odkręcić pompką? O, dobra, jest. No i poszło. No jest, a czekaj, teraz teoretycznie teraz w palcach idzie? Teraz idzie w palcach. No. Kurde, przepier. Dwa w jednym, jak bierzesz do lasu, nie musisz zabierać klucza do świec, masz pompkę. Możesz sobie napompować i sobie świecę odkręcić jednocześnie. Dobrze, tu nie ma jeszcze jak te scyzoryki, ten szwajcarski. Dobijemy mu barów. Już ile chcesz barów? Zwiększysz kompresję, nie? Ty nawet. A jak jest biała? Biała jest. No. Za mało powietrza, za mało paliwa, trzeba jeszcze dodać. Ja też mam. Widać, że nie jest brązowa, jest biała. Wow, przełączyłem się.
Pitbike Rider jeszcze u siebie musi na kanale coś ponagrywać. Coś się musi tam działać, bo na mnie nic nie działa. Zaraz ci coś powiem, poza odcinkiem. Ojej, odmówił posłuszeństwa. Bo jak go odłożę włączonego, no? To poświruje i się wyłącza. Aha. Teraz już... O, USB Connect, teraz już powinien. O, czekaj, czekamy na niego. Jest. O, jest. Masz, dobra, jest do ręki. Więc tak, odkręciliśmy świece, zawory już są wyregulowane. Tutaj są kulisy za odcinkiem u Pitbike Ridera. Zrobić to bez problemów żadnych. No dobra. Będziemy kończyć powolutku odcineczek. Jeszcze skarpetki trzeba założyć. A to zakładamy skarpety jeszcze? No. Naprzód? No. Ojej, będzie trochę roboty. Tak? No. Dobra. Chwilę mnie nie było. Ledwo założyłem koło. Znowu kulisy odcinka u Pitbike Ridera. Pół motocykla rozebrane. I tak, patrzcie jak to śmiesznie wygląda. Czekaj, kto to rozebrał ten motocykl, tak? Nie wiem. Kurde, mnie nie było chwilę i patrzę, już nie ma amortyzatora. No. Leży tu. Co będziemy zakładać? Co będziemy zakładać? Skarpety. Ściągaj skarpety. No i tak. Musimy to zobaczyć. Założyłem. Ja! Chyba już na filmiku będzie widać. Ale z tyłu ci może teraz przy maksymalnym skoku może ci obcierać. To nie będę skakał. Właśnie nie wiem ile spręża się tu amortyzator z tyłu. Nie, może nie dojdzie tak. On dochodzi prawie do tego, ale dotknie na pewno. Ocierać, ale nic się nie stanie. Tak? Nie, no to na pewno nie. No dobra, to ja tutaj działam dalej ze skarpetami. Co do opony, to test będzie niebawem. Może jak się uda, to jutro się przejedziemy. No. Przejedziemy, coś nagramy. A ja tu działam z skarpetkami. Spróbuję teraz zrobić mały upgrade, czyli spróbuję to tak założyć, żeby nic nie ciąć. O. Bo nie chcę się bawić znowu w krawcową. Nowy sposób na skarpetki. Dobra, ja tnę. Jak coś u Pitbike Ridera będzie więcej na odcinku z całej akcji, więc bijajcie. Link na dole w opisie pod filmem. No co, na jakim jesteśmy teraz etapie? Skarpety mamy tak pozakładane. Pan MRF mówił, że jest etap taki. O, możesz mówić, no? Dobra. Będę mówił i nagrywał na dwie kamerki. No, szkoda, tak. W dzisiejszym odcineczku przy zakładaniu skarpet zastosowaliśmy inną technikę, czyli bez obcinania nadmiaru skarpety. No, u mnie kończyło się to w tym miejscu. W tym. A tutaj zostawimy trochę więcej. Pitbike Rider no, przyniósł izolację, bo u mnie się skończyła. I oizolujemy tutaj u góry. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Możesz tak, żeby nie ciąć. Tylko tyle. Znowu kulisy odcinka u Pitbike Ridera. No i tak. I pan MRF tutaj zastosuje innowacyjną metodę odpowietrzania. Ale by to się pytać, co to jest za strzykawka? Jak ją szukać? To jest strzykawka dla naprawdę uzależnionego narkomana. Tak, dokładnie. Oni używają takie. W żyłę strzykują. No, nie, tak teoretycznie ja ją znalazłem gdzieś w aucie kiedyś. Tak. Będziemy wpychać. Będziemy ssać. I ssać. Będziemy ssać, nie będziemy wpychać, będziemy ssać. Nie? Nie. Wow, no to dobra. To zaraz zobaczymy. Wiesz czemu będziemy ssać? Jak będziemy wpychać, to nie będziemy mogli łapać tego płynu, co tam wyleci. No. Ale będziemy ssać i będziemy cały czas dolewać, aha, o to no to ci chodzi. Przebije układ całe... Nie będziemy z tej strony wpychać, żeby tu, tylko tak. Na odwrót. I odzyskamy cały płyn, nie rozlejemy nic. No to czaję bazę, czyli zrobimy tak, jak już było wspominane. Tu będzie założony wężyk. I będzie stuprocentowo bez powietrza. Na końcówkę strzykawki. To sobie odkręcimy, te dekiele. Tak. Tu będziemy wlewać płyn hamulcowy i strzykawką będziemy wysysać płyn razem z pęcherzykami powietrza i zobaczymy, czy to zadziała. Jeśli zadziała, no to fajnie, bo będę miał hamulec, a jeśli nie, no to... No to będę miał ja wpierdol. Tak, to pan MRF będzie miał wpierdol i tyle. Ile my jeździmy? Długo my jeździmy już chyba. Ile ale jak to jest zarąbana sprawa, bo ja ten hamulec sobie zrobiłem tak, że delikatnie odskakałeś i on już hamował. I te klocki się musiały przytrzeć trochę, wiesz. U mnie z klocki schodzą chyba normalnie, jeszcze zobaczę. Ale ja dużo używałem do jazdy na kole. Co ty wiesz, co szykujesz. Ale nie, chodzi o to, że ja dużo uczyłem się na kole teraz jeździ. To hamulec co chwilę chodził. Ale patrz Piotrek. No. Są cienkie klocki. Ale o to chodzi, że
prawie że równo się, minimalnie tamten bardziej się star. No, nie tak, że. Jest, ale, jest prawy bardziej starty niż... ale nie o to chodzi, bo w MRF-ie pamiętasz jak mieliśmy? Tak. Że jeden był jak nowy, a drugi był na zero. Tak, tak się nam ścierały. A, bo tu klocka nie mam jednego w ogóle. Ja cały czas podkreślam, że tutaj schodzą całkowicie inaczej klocki. Nie, że jeden jest jak nowy, no, a drugi jest zero, tylko obydwa się ścierają. Obydwa no, się ścierają. Nawet krzywo to chodzi. No, tak, też krzywo schodziły. Tam działy. No. No ale to prawdopodobnie przez tą prowadnicę. Nie? No, ale tutaj jest całkowicie inne rozwiązanie, jest inne prowadnice są, nie? No. Dobra, nie, żeby... Nie było tuningów żadnych, na razie przynajmniej. No dobra, tyle. Dobra, i co? A korzystając z okazji, teraz ja coś ponagrywam, może czegoś ciekawego się nauczę. No wątpię, żebyś się czegoś nauczył, ale ty ile tego tu jest? Ale czekaj, bo ty wątpisz, żebym się nauczył w sensie takim, że już nie przyswoję innej wiedzy? Nie, że już wiesz. Nie, no żartuję przecież. Ja nie wiem, dlatego chcę to zobaczyć. Co tu robisz? Nie. No, no trudno. Ewentualnie będziemy patrzeć. Jak będę widział Pit Bike Ridera, to będzie taki smutny chodził. Nie. A czemu będzie smutny chodził? Bo hamulec mu nie hamuje dobrze. A muszę za bardzo go wciskać. No, za bardzo wciskać. Chuj, że hamuje hamulec, ale za bardzo go musi wciskać. On nie może ustawić tak, jak on chce. Dokładnie. To ma być hamulec, trzeba dotknąć i on ma hamować. Już ma hamować. Nie, że musisz go tu... I zaraz takie cięcie i Pit Bike Rider nacisnął i nie ma gościa w szatory. Kurde, ta opona tak mi się podoba. Ja... Kurde, ale Piotrek dasz mi się przejechać, tak? Kurde. Muszę zobaczyć, czy daje to coś. Żeby była pełna przyczepność, pełna moc oddawana w ziemię. Jak się spuści jeszcze powietrza. Na te pubara. Panie, za bardzo. Nie no, zajebiście jest. Ale to koło z tyłu to przepiero. Ja pierdzie, jak to wygląda fajnie. Teraz to wygląda jak cross. Do tyłu nie jedzie na hamulcu? Nie. Aż dziwne. No jak ci za hamulcu nie chce. Działa. No dobra, no to będziemy kończyć po praktycznie ten odcineczek. Jak się wam podobało, standardowo łapeczka w górę. Jak się wam nie podobało, łapeczka w dół. Nie bójcie się oceniać tych kanałów, mój i jego i Pit Bike Ridera, do którego serdecznie zapraszam, żeby wbijać tam, łapkować mu, subskrybować kanał, żeby się rozwijał i zachęcać go do montażu, bo mało coś to nagrywa on. A ja nie mam co oglądać. Nie mam co oglądać, widzicie? Sprzęt do nagrywania jest, no a co z tego jak no nie nagrywa, no. No, ale niedługo zrobi się cieplej, wieczory coraz dłuższe, więc będzie coraz więcej materiałów. Mam nadzieję. No. Trzymam cię za słowo. No już 3 gangusy są, XD 140. Możemy wyciągnąć, możemy zrobić fotki jakieś. No. Na miniaturkę albo coś. O nie. Dobra, ale bo widzisz, tutaj się ładuje, nie? Szkoda, że tego na przykład nie da się zrobić tak, żeby nie ładowało GoPro. Ale nie da rady. Nie da rady właśnie, nie? Też jest taka... Takie dobra. No i 3 gangusy stoją, żeby nie było potem, że nie ma 3 gangusów, tylko robimy was w ciula albo coś. Więc 3 gangusy są. Jak widać. Który jest kogo? Możecie teraz pisać w komentarzu. Pierwszy. Drugi, trzeci. Najtrudniej będą mieli rozpoznać mój i ten Kuby. Chociaż nie, no. Dobra. Ale no teraz to rozpoznają znaczy, na pewno. W sumie może nie, może. Teraz będzie każdy dało się rozpoznać. No. Jako... Twój to po lampie, od razu. Bo to będzie na początku odcinka teraz. Daję. Który jest kogo? No. Czy GNG? Ciekawe, czy na wszystkich tak samo się siedzi. Za. Ej, teraz czy na wszystkich się tak samo siedzi? Albo nie, miękciejszy jest. Lepiej zawieszenie chodzi. Jeszcze nie było skakane. No. Dobijane do zera. Albo masz inny olej. Dla... A przednie jest miękciejsze? To mi się wydaje. Bo to jest ten taki... Ojej. To samo praktycznie wszystko. Mi się wydaje, że mamy trochę twardsze nawieszenie z tyłu niż tyłu. Ale to wiesz, kto wie jak było na początku, nie? No. Bo ten jest taki jakby po modyfikacjach.
Jest trochę inne zawieszenie i może być rzadszy olej albo coś wlany, nie? Jeszcze cofnij się na tamtego i zobacz, nie? Bo ja będę miał na pewno to samo co ty. Nie, to samo. No i teraz jakie są różnice? Moja klamka. Trzy rodzaje klamek, trzy MRF-y, MRF-y. Trzy gangusy i trzy rodzaje klamek. By pan MRF, by fabryka, by fabryka. Pit by Griders. No. A w sumie fabryka to jest. No. A jaka fabryka, kurde? Fabrycy mnie tak nie wychodzą. Ponażynia tylko. Przednie może są te same. Jest wyższy. Ty. Na pewno, bo ty masz wyżej tył. Idzie łatwiczka. Tył jest wyżej, ewidentnie, patrz kurwa, ile tu jest, patrz. No. Tu. Jak jeszcze spuścisz do pół bar... Ja... Ale będzie jazda. Musiał zmienić oponę z przodu, bo to jest nie wygląda. No i co? I skarpety też źle nie wyglądają. Deszko wystają wyżej. W porównaniu... O, to jest wersja bez obcinania. Tak to wygląda. W ten sposób. A u mnie, moja wersja z obcinaniem. Bardziej to estetycznie może wygląda, ale... No ale tyle. O, ale Aleksandra. No dobra, no. Tak to właśnie wygląda.